Dziękujemy Wam, patroni i subskrybenci. Dzięki Wam nasz kanał triumf święci. Filipiny, moja historia, to szczęście i euforia. Tak trzymajcie i w dalszym ciągu suby dawajcie. Dziękuję bardzo. Cześć, witam Was, stary wariat, w swoim kolejnym filmie. Czy ja jestem idiotą czy geniuszem? Jak uważacie? Popatrzcie, co przyszło mi do głowy. W jaki sposób reklamować swój kanał na YouTube? Zobaczcie, dzisiaj jak co dzień, każdego dnia wstałem rano. Wyprowadziłem swój samochód na ulicę. No i mam zamiar go trochę w środku przynajmniej sprzątnąć, żeby był czysty do pracy, jak każdego dnia, żeby klienci nie narzekali, że jest brudno, że śmierdzi i tak dalej. Bo to jest ważne, bo klienci oceniają kierowcę, a pasażer, kierowca ocenia pasażerów. I zobaczcie, co zrobiłem. O, jak mówię o tej właśnie reklamie. Popatrzcie, co mi przyszło do głowy. Otóż moje dzieło. Zobaczcie. Siedzę teraz z tyłu, gdzie siedzi pasażer. I właśnie wczoraj wydrukowałem taką reklamę. Przyczepiłem ją do zagłówka na siedzeniu pasażera. I napisałem tutaj tak. Chcesz wiedzieć, kto cię wiezie? Wejdź na YouTube, wpisz Filipiny, moja historia, daj suba i napisz komentarz. Kierowca będzie ci bardzo wdzięczny. W tej taksówce możesz czuć się bardzo bezpiecznie. I tutaj trzy zdjęcia bodajże skompletowałem, żeby zareklamować, żeby widzowie, żeby pasażerowie zobaczyli, że to jest mój kanał, bo to są moje zdjęcia i mojej rodziny. Dzisiaj jest poniedziałek, oczywiście. No i od dzisiaj zaczynam tą reklamę, z tą reklamą jeździć. Jak sądzicie, czy ta reklama przyniesie jakiś skutek? Czy subskrypcji przybędzie, czy widzów przybędzie? Co wy na ten temat sądzicie? Skomentujcie coś. Powiedzcie, czy ja zwariowałem, czy jestem wariatem, czy jestem geniuszem. Co wy na ten temat myślicie? Takie zadaję wam pytanie. Jeszcze podczas swojej wcześniejszej pracy w Uberze i w Bolcie, sama aplikacja Ubera jakieś dwa dni temu pokazała mi, że przewiozłem już ponad 8 tysięcy pasażerów. Mam nadzieję, że jak będę teraz pracował jeszcze w dalszym ciągu, tych pasażerów będzie jeszcze coraz więcej, więc szansa na jakieś zwiększenie reklamy kanału jest. To jest takie moje zdanie, ale czy dużo osób z tego skorzysta? Trudno przewidzieć. Jak wy sądzicie? Czy będą ludzie się tym interesować? Czy będzie to dla nich ważne, kto ich wozi, czy nie jest to dla nich ważne? Słuchajcie, przed chwilą przywiozłem do tego hotelu, przed którym stoję, parę Ukraińców z małym dzieckiem. Dziewczynka miała może, nie wiem, 3 czy 4 lata. Jakżeż ona histerycznie płakała, aż nie szło jechać, nie dało się wytrzymać.
Nie wiem, czy ona tak płakała za matką, czy za kim, bo nie bardzo mogłem się z nimi dogadać, bo po prostu tak było głośno w tym samochodzie, że no po prostu histeria. Ja jeszcze nie widziałem tak płaczącego dziecka. Nie wiem, czy matka została gdzieś tam na Ukrainie, czy gdzie, czy ją tutaj po prostu się rozstali, nie mam pojęcia. Ale to było coś okropnego, słuchać takiego płaczu dziecka. Hotel ten nazywa się Czerniewski. Po raz pierwszy jestem w tym hotelu. I właśnie odebrałem ich z dworca zachodniego. Czy to kawałek drogi, niedaleko, ze 4 km. Ale taka sytuacja to jest bardzo nieprzyjemna. No ale cóż, zdarzają się różne rzeczy podczas takiej pracy. Biłem chwilę przerwy, żeby nagrać to. No dziecka nie mogłem nagrywać, jak płaczę, no i wszystkich pasażerów. Bo to nieetyczne jest zresztą robienie czegoś takiego, ale musiałem o tym opowiedzieć i po prostu przedstawią to na swoim kanale, taką sytuację. Rzeczywiście jest bardzo gorąco. Odetchnąłem trochę z ulgą, że już się to, ten kurs się skończył. Loguję się dalej do pracy. Przez wichurę, a Minec sprząta teraz kostkę, zamiata, bo jutro jest niedziela, to nie wypada pracować, szkoda śliwki, bo dobre śliwki z niej były, ale ona już wcześniej była trochę złamana, ale jedna gałąź jeszcze była dobra i miała sporo owoców i te owoce ciążyły i się zwaliła przez tą wichurę niestety, ale cóż, nie będzie co jeść. Trzeba będzie kupować śliwki.